oczu piłkera chwał. Peszko, tu jest dużo miejsca na wolne pole. Gevorian, Gevorian, uderzenie zablokowane. Peszko i mamy niespodziankę. 1-0 w Kielcach Wisła prowadzi z kolporterem. Ależ to była kontra. Przede wszystkim olbrzymia zasługa Patryka Rachwała, który zabrał tutaj piłkę na środku boiska. To od tego rozpoczęła się akcja Wisły Płock. No i mamy niespodziankę, mamy sensację. Znakomite podanie na wolne pole do Gevoriana. Widzimy już końcową część tej akcji, jej finalizację. Niepotrzebnie nie wybijał piłki w trudnej sytuacji tutaj przy linii Ermecz. Chciał ją wyprowadzić, stracił piłkę. Bardzo ważne, aby w tym sezonie zagrać o wiele lepiej. Peszko, niż Peszko, ostry kąt! Co zrobił bramkarz? Sławomir Peszko i mamy 2-0 dla Wisły. Ależ błąd Mielcarza, jakiś wściekły, wybija piłkę teraz z linii bramkowej. Maciej Mielcarz, jak on mógł wpuścić tę piłkę? Ale mówiłem, cały czas pada deszcz, cały czas jest mokro. Jeszcze raz ta sytuacja. Tutaj na tą bramkę pracowali również dwa środkowi obrońcy. Tym razem nie popisał się bardzo Marek Szyndrowski. Bardzo pasywnie czekał, co się stanie. Tymczasem dosyć przypadkowo wybita w kierunku linii napadu piłka trafiła pod nogi Sławomira Peszki. Uwaga do wszystkich drużyn, które będą grały z kolporterem. Znakomita, piękna akcja! No i mamy bramkę kontaktową. Grzegorz Wonin, piękne uderzenie. Ta piłka trafiona z powietrza, idealnie obok bramkarza. Przy słupku 75. minuta spotkania. Odżywa wiara w Kielcach, odżywa wiara w kolportera. Przyznam się, że już nie wierzyłem, że kolporter stać w tym spotkaniu na taką akcję. Dosyć ten ostatni fragment gry senny, a ta akcja jakby zupełnie z innej bajki. Podanie. Cały czas atakują, cały czas wierzą. Golański w pole karne i mamy remis! Tak czułem, proszę Państwa, że tak może zakończyć się ta sytuacja. Piotr Bagnicki wprowadzony niedawno na boisko i mamy 2-2. 2-2 w Kielcach i nie koniec emocji. Odrobione straty. Szyndrowski podbiegł do trenera. Czy to oznacza, żeby teraz zagrać uważniej z tyłu? No tu widzimy Golański. Nie wiem już, który raz w tym spotkaniu dośrodkowuje w pole karne. Nie pierwsze to dobre dośrodkowanie tego gracza w tym spotkaniu. Ale na wysokości zadania stanęli również koledzy z zespołu. Tam o miejsce do... Drużyny z Płocka nie zrobił źle, decydując się na zmianę w swojej drużynie. Zaraz będzie 3-2. Jest trzecia bramka dla gospodarzy. Czy ktoś był w stanie przewidzieć taki tutaj scenariusz? Niewiarygodna historia w Kielcach. Jeszcze niedawno przegrywali 0-2, a teraz kolejny rezerwowy wpisuje się na listę strzelców. 79. minuta spotkania. Robak i mamy 3-2 dla gospodarzy. Niesamowite, jak ten pierwszy gol podziałał deprymująco na Wisłę Płock. W pierwszej połowie mieliśmy w tym polu karnym serię błędów zawodników Korony, a w drugiej połowie ta połówka jest pechowa dla graczy z Płocka. Koszmarnie obrońca tego zespołu, Belada, zbyt biernie, zbyt wolno, jeszcze trochę bez szczęścia, nie był w stanie, jak widzimy, powstrzymać robaka.